Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Tajemnice Pisma Świętego odkrywają ksiądz profesor Janusz Nawrot oraz Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym tygodniu. Szczęść Boże, witamy serdecznie. I proszę Państwa, kontynuujemy szóste przykazanie. Jeszcze chcemy o nim trochę powiedzieć, bo to jest dość takie przykazanie, które wiele różnych takich aspektów porusza. Mhm. I myślę, że warto o tym powiedzieć. Mówiliśmy już trochę w zeszłym tygodniu. Dzisiaj będziemy kontynuowali takie resume z tych najważniejszych rzeczy, które mówiliśmy teraz w zeszłym tygodniu. To przede wszystkim chyba to, że nie mamy bać się własnej seksualności, że to jest jednak pewien przymiot taki naturalny. To oczywiście, to jest dar Boży. W świetle wiary rozpatrujemy to jako dar Boży. Bardzo proszę, byście Państwo o tym nie zapomnieli, bo wtedy będziemy mieli zupełnie pozytywne podejście i nie będziemy traktować naszej seksualności albo jako tabu, czyli coś, czego kompletnie nie wolno ruszać, albo będziemy się bać i będziemy przed tym uciekać. To prawda, że ona ma duże tendencje do tego, aby się spod kontroli tego integralnego rozwoju człowieka wydostać i zacząć kierować człowiekiem, bo to rzeczywiście ma to. To jak wspomnieliśmy tydzień temu, jest to jednak druga najważniejsza siła napędowa ludzkiego życia. Po potrzebie jedzenia i picia, czyli potrzebie pożywienia, to właśnie potrzeba rozmnażania się jest tą drugą najważniejszą i ona rzeczywiście, gdyby nie stanowiła żadnego problemu w życiu każdego z nas, bym powiedział, to by było dziwne. No to już byśmy byli prawie w stanie anielskim albo byśmy w ogóle chyba no po prostu musieli być trzewieńcami, nie? Czyli po prostu ludzie wykastrowani. Ci nie mają problemu, nie? Miejmy nadzieję, że takowych nie ma, no ale no, zdarzają się niestety. Niekiedy zdarzają się to w różnych religiach. Jest to niestety jeszcze praktykowane. Natomiast normalny, zwykły człowiek to ewidentnie swoją seksualność na co dzień odczuwa i oby, jeżeli ma to być pozytywnie rozpatrywane, właśnie oby odczuwał to jako taką cudowną siłę napędową swojego życia, również siłę do czynienia dobra. Owszem, temu towarzyszą akty woli, ale ze strony ciała jesteśmy napędzani również siłą, tak bym to powiedział, siłą tworzenia, siłą mnożenia się, czyli również mnożenia naszych wysiłków, naszych czynów, które są również pochodnymi także naszej seksualności. No bo w końcu wszystko, co czynimy, to czynimy albo jako kobietę, albo jako mężczyznę. Nie będziesz tu założył, tak brzmi to szóste przykazanie dekalogu. No właśnie, jest wiele różnych takich grzechów, które są związane z tym przykazaniem. Oczywiście można powiedzieć, że w taki najłatwiejszy sposób, w cudzysłowie najłatwiejszy oczywiście sposób, grzeszymy po prostu zdradzając swoją żonę, swojego męża i po prostu wchodząc, wdając się w romans z kimś innym, mówiąc najprościej, po prostu popełniając zdradę małżeńską na przykład. I to niektórzy, mam wrażenie, że to przykazanie sprowadzają tylko i wyłącznie do takiego momentu zdrady małżeńskiej. A no nie, to nie jest to nie. Tylko to. Oczywiście, to znaczy musimy powiedzieć wpierw tak, że proszę Państwa, to co wylicza nam katechizm, bo ja się tutaj do niego chcę odwołać dzisiaj, żeby wyszczególnić te wszystkie sprawy, które są związane jako sprawy nieuporządkowane, to nam wskazuje, że niestety sfera seksualna człowieka została w jakiś sposób szczególnie mocno dotknięta i zraniona grzechem pierworodnym i to nieraz tak mocno pamiętam, że starsze podręczniki egzegetyczne do Pisma Świętego mówiły wręcz, że grzech pierworodny dotyczył tak de facto sfery seksualności człowieka. Nie dotyczył. Dotyczył całości życia ludzkiego. Natomiast ta sfera rzeczywiście z tego, co mamy dzisiaj, ponieważ jest ona mimo wszystko, tak mówię właśnie z woli Pana, z woli samego Pana Boga, sferą tak ważną ludzkiego życia, sferą napędową życia ludzkiego, no to szatan też tutaj przygotował bardzo, bardzo, bardzo wielki wachlarz możliwości odstępstw od prawdy i od wartości, tak żeby akurat w tej sferze ludzkiego życia nastąpił bałagan.
bo tak wydaje mi się, no nie jestem ani psychologiem, ani seksuologiem, ale myślę, że nie będę daleki od prawdy, jeżeli powiem, że jeżeli to nam się zaczyna gdzieś tam kruszyć i wychodzić spod kontroli człowieka, to to po prostu burzy całość ludzkiego życia. To jest tak jak uzależnienie. Mówimy o alkoholizmie, mówimy o hazardzie, także możemy powiedzieć wręcz o seksoholizmie. Wspominaliśmy chyba, o ile się nie mylę, tydzień temu również ten fakt, że różni ludzie mają różne tak zwane libido seksualne, czyli różne poziomy potrzeb seksualnych i w tym momencie niektórzy, to znaczy są ludzie, którzy, no mówię, przechodzą to bardzo spokojnie, całe swoje życie, nie mają większych problemów, są poukładani i tak dalej, a są ludzie, którzy mają potworne trudności, które nie są zależne od nich, tylko wynikają z potrzeb ich ciała. Jedni mają takie, drudzy mają takie i w tym momencie, no każdy jest zaproszony do tego, co stanowi ewidentną cnotę porządkującą, a więc cnotę czystości. Bo to jest cnota, która jakoś porządkuje nam życie seksualne i powinna ona prowadzić do tego, że jest ono, niejako bym tak powiedział, sublimowane, czyli że siły seksualne człowieka właśnie przechodzą w umiejętności twórcze, że człowiek właśnie swoją seksualność wyraża w tym, co tworzy pozytywnego. To jest dobre właśnie, czy poprzez pracę, czy poprzez jakieś ciekawe zajęcie, czy chociażby poprzez hobby i tak dalej, ale w tym się wyraża właśnie to. Natomiast człowiek, który nie potrafi tego opanować, to rzeczywiście ma potworne problemy. Proszę Państwa, powiem osobiście, znam co najmniej kilka takich osób, które przeżywają koszmar, po prostu koszmar z tego powodu, że nie potrafią opanować swojej seksualności. Ja uważam, że to są osoby bliskie świętości, bo one tak niesamowicie walczą, mimo że mają kłopoty z opanowaniem siebie, ale one walczą. I ja muszę powiedzieć, że właściwie jestem przekonany o tym, że mimo swoich upadków te osoby będą uważane przez Boga za wielkie osoby, naprawdę wielkie, bo Bóg nie liczy wypadków, znaczy upadków ludzkich, tak jak komputer albo tak jak maszyna. Ważne jest podjęcie tej właśnie walki. Walki, tylko, oczywiste. Po prostu się starać, tak. I ktoś, kto nie ma z tym większych kłopotów, będzie miał też mniejsze zasługi. Ktoś, kto ma z tym kłopoty duże, ale walczy właśnie, nie poddaje się i nie chce się poddać. Czasami może to się skończyć nawet depresją, naprawdę, bo to ludzie bardzo różnie przechodzą. I zanim znajdą, powiedzmy, kogoś, kto będzie potrafił nimi pokierować, tu myślę głównie o psychologach, o seksuologach, to niestety się potwornie namęczą. Tym bardziej, że mówię, u nas jeszcze społecznie przyznawanie się do własnej seksualności w sposób otwarty, no jest jednak trochę naznaczone społecznym takim, nie wiem czy aż ostracyzmem, no ale powiemy, że generalnie w rozmowach tego typu tematów się nie podejmuje, bo to są jednak tematy intymne, tematy bardzo osobiste i tak dalej, ale w tym momencie musimy powiedzieć, że stanowić to może w niektórych przypadkach jakąś przeszkodę dla otwarcia się kogoś, nawet właśnie przed osobami bardzo uprawnionymi, typu właśnie psycholog, psychiatra czy seksuolog, którzy mogliby bardzo pomóc, bo są kształceni w tym względzie. To jednak ludzie troszeczkę unikają tego, bo może myślą, że to jeszcze nie jest ten czas, że ja jeszcze sobie dam radę. Nie, czasami może się zdarzyć, że ludzie już sobie rady nie dadzą, a idzie to łatwo poznać po fakcie, że jakiegoś każdego dnia na przykład muszę tego typu doznań doświadczać. Czy to może być dzisiaj bardzo rozwinięta na przykład pornografia, czy to może być kwestia spotkań z innymi przygodnymi ludźmi, czy to może być kwestia samogwałtu, ale chodzi, to ma zawsze jeden ten wspólny mianownik, że człowiek nie potrafi wyzbyć się myśli każdego dnia o tym, nie? I to nie jest tylko kwestia samego nieuporządkowania, ale również kwestia, mówię, bardzo różnych potrzeb, bo jesteśmy bardzo różnymi jednostkami. Ale to tak mówię pod kątem psychologicznym, bo mówię, kąt wiary, proszę Państwa, ta płaszczyzna wiary daje nam ogromną siłę do walki w tych cudownych słowach świętego Pawła, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dokładnie, tak sobie myślę też w ogóle, że to jest jedno z tych przykazań, mam wrażenie, że chyba najmocniej takie przykazanie, które bardzo nam pokazuje, jak bardzo ta sfera wiary
jednak miesza się i tak ze sferą psychologii, tak? Że to nie są sfery oddzielne, to one są od siebie zależne, bardzo konkretnie zależne. Tak, tak. My jesteśmy jednością. Ja sądzę, że wiara posiada ogromnie zbawienny wpływ na naszą psychikę. Wpływ łagodzący czasami może być odwrotnie, ale to wtedy, kiedy ktoś nie jest umiejętnie prowadzony również przez swojego spowiednika, przez księdza, który też jest, no, który może być bardzo ostry, może być ostracystą, i w tym momencie on może w danym penitencie wzbudzić potworne wpierw wyrzuty sumienia, a potem takie przekonanie, że ja jestem cały czas człowiekiem brudnym. Nie, właśnie to jest to, o co apeluje papież Franciszek, by księża w konfesjonałach nie byli katami dla tych ludzi, tylko byli naprawdę nosicielami miłosierdzia. I to jest taka podstawowa sprawa. Czyli zawsze działali nie usprawiedliwiająco, bo nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać wszelkiego typu grzechy, ale chodzi o to, żeby umieć je przedstawić we właściwym świetle. To znaczy nie widzieć ich w jakim czy w każdym przypadku zawsze jako grzechów ciężkich, bo to jest rozróżnienie. My pamiętamy, że na grzech mają wpływ również okoliczności grzechu. Jeżeli ktoś stwierdza, akurat jest po badaniach i tak dalej, stwierdza i ma w badaniach zapisane na przykład, że jest osobą nadpobudliwą seksualnie, taki człowiek będzie zupełnie inaczej reagował niż ten, który się czuje zupełnie spokojnie. Wszyscy ludzie nie są tacy sami, prawda? Albo co powiedzieć o osobach zorientowanych homoseksualnie na przykład, nie? Więc zaraz jeszcze będzie, sądzę, że będziemy o tym mówić. Więc proszę Państwa, naprawdę warto się tutaj rozpoznać i nie czynić z siebie demona. Nawet jeżeli mam problemy, jeżeli je odczuwam, nie chodzi też, broń Boże, o to, by je bagatelizować. Każdy z nas jest odpowiedzialny za walkę, to jest jasne. I ta walka musi być dokonywana każdego dnia. Tyle, że jedni będą o wiele mniej wysiłku musieli w to włożyć, a niektórzy naprawdę ogromnie wiele. I to jest właśnie zasługa przed Panem Bogiem. Natomiast nie zawsze musi się udać. I jeżeli się nie uda i ja upadnę, bo ulegnę pokusie, no to w tym momencie nie czynić z siebie od razu jakiś pomiot szatański, tylko powiedzieć: Boże, upadłem, ale moim zadaniem jest dalsza walka. I w tym momencie właśnie człowiek okazuje się już zwycięzcą, mimo że upadł. Bo zwycięzcą jest ten, kto nie zaprzestaje walki, tylko dalej trwa. Prawdziwie polegnie ten, kto się podda. I w tym momencie, kiedy już myśli, że albo z tego w ogóle nie wyjdzie, albo co gorzej, zaczyna to uważać w ogóle za brak problemu. Bo i dzisiaj tego typu postawy mamy. One są rozwinięte bardzo mocno, że własna seksualność to nie jest żaden grzech, że przeżywanie jej w sposób, który mi się wydaje najlepszy, to jest moje prawo, bo ja jestem człowiekiem wolnym. A więc wtedy ja sobie szukam pewnej doróbki intelektualnej do mojej chęci życia i ja tym zaczynam usprawiedliwiać wszelkiego typu dewiacje. No, to co wyczytujemy dzisiaj nieraz w mediach, jak donoszą gdzieś tam z różnych krajów zachodnich, no to mamy już próby legalizacji związków kazirodczych na przykład. Nie, no bo jeżeli w tym się spełniam, jeżeli ja kocham, no to dlaczego nie mam kochać? A jeżeli kocham kogoś mi bliskiego, no to czemu nie? Każdy ma prawo do szczęścia, prawda? No i tak byśmy doszli naprawdę do zupełnych zboczeń. No doszlibyśmy. Kazirodztwo to oczywiście poważny grzech, ale ja sobie myślę, że to nie jest tylko grzech przeciwko szóstemu, ale chyba myślę, że bardziej przeciwko czwartemu nawet przykazaniu. Tak, no ja bym powiedział, no najważniejsze przeciwko tej prawdziwej, dobrej miłości bliźniego. Przecież to jest gwałt, nawet chyba bardzo niedawno temu czytałem, proszę Państwa, to co się zdarza i to jest paradoksalnie wcale nierzadkie, najczęściej, bo my mówimy o gwałtach, no jeżeli na przykład mówimy, gwałt jest jednym z tych grzechów, ale może, wie Pan co, tak mi się przypomniało, do porządku, jakie mamy wykroczenia przeciw czystości, bo zaraz o gwałcie, do gwałtu dojdziemy. Pierwsze to jest akurat, katechizm mówi o rozwiązłości. Rozwiązłość, czyli nieuporządkowane pożądanie lub nieumiarkowane korzystanie z przyjemności cielesnych. Ta przyjemność jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie. To znaczy, gdy chcę doznań seksualnych poza miłością i poza dobrem mojej albo drugiej osoby.
to wtedy właśnie zaczyna być to już rozwiązłością, bo ja wtedy chcę się tylko seksualnie wyżywać. Mówiąc najprościej, na przykład chcę skorzystać z usług prostytutki, tak? Jestem w tym momencie rozwiązły. O tak, to jest rozwiązłość, to jest tak, to jest typowe, bo to się nie wiąże z niczym, właśnie tak jak mówi katechizm, ani z prokreacją, ani ze zjednoczeniem osobowym. To jest tylko usługa. Dzwonię na seks telefon, rozwiązłość. Tak, ewidentnie. Kupuję magazyn pornograficzny i przeglądam rozwiązłość. Rozwiązłość oczywiście, zwłaszcza z pornografią, bo tam już w ogóle nie ma żadnej możliwości zjednoczenia, nie? Potem mamy masturbację, proszę Państwa, problem bardzo, bardzo rozpowszechniony, ale jednak katechizm generalnie używa sformułowania grzech ciężki tutaj. I jednostkowo jest to grzech ciężki. To jest prawda. I tak musimy to uznać, ponieważ bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości, tak? To jest prawda. Jako mężczyzny czy u kobiety narządy płciowe nie służą do samozaspokajania. Tylko właśnie ich celem jest prokreacja plus wzbudzenie miłości, czyli, jak mówi katechizm, zjednoczenie osobowe, nie? I dlatego właśnie masturbacja za każdym razem jako niezgodna z tymi dwoma celami będzie musiała być uznana za grzech ciężki. Ale to mówię grzech ciężki w sposób obiektywny. Natomiast mówię, mamy sytuację, czyli to, co mamy jako okoliczności grzechu. I nieraz te okoliczności mogą bardzo mocno wpływać na złagodzenie wartości tego grzechu, jeżeli mówię, zachodzą tego typu sprawy, które mogą obiektywnie usprawiedliwiać moją niemożność opanowania tego. Bo to już w tej sytuacji tu chyba na przykład zachodzi, podejrzewam, że bardzo często jednak dochodzi do pewnego uzależnienia też takiego fizycznego tych czynności i pewnie wiele osób zaczyna to traktować jako taki moment, gdzie po prostu cały nie wiem, stres i tak dalej, wszystko ma zejść. Odreagowanie, tak. I w tym momencie, proszę Państwa, może dojść do tego, że może to nie być grzech ciężki. Ale czym innym jest, no właśnie, bo tu jest kwestia bardzo ważnego podejścia własnego sumienia, które musi być też oparte ewidentnie o nauczanie Kościoła. Jeżeli ktoś czuje się uzależniony od tego, to jednak powstanie pytanie, a dlaczego do tego doprowadziłeś? Jeżeli teraz czujesz się uzależniony... I to jest kwestia solidnej, proszę Państwa, rozmowy ze spowiednikiem także. Tak, oczywiście, bo jeżeli ja stwierdzam teraz, że jestem na tyle uzależniony, że ja tego nie potrafię przerwać, to pozostaje jednak fundamentalne pytanie, dlaczego do tego doszło i jaka była w tym moja wina. Jeżeli to się okazuje, że ja nie zrobiłem nic, że ja na przykład byłem na to otwarty, że ja nie walczyłem z początku, to jednak Pan Bóg mnie będzie czynił odpowiedzialnym za to. To, że ja w tej chwili nie mogę sobie z tym poradzić, każe mi tym bardziej postawić pytanie o początku. Czy tak było zawsze? Jeżeli stwierdziłbym w sumieniu, że tak było od zawsze, ale to muszę być zupełnie wobec siebie uczciwy, no to też będzie inna kwalifikacja. Ale tu już, proszę Państwa, mówię, trudno nam w audycji radiowej powiedzieć generalnie, mówić o każdym przypadku. To już każdy musi rozstrzygać sam. My mówimy, katechizm mówi o grzechach obiektywnych i w tym momencie są to zawsze grzechy obiektywnie ciężkie. A więc wykroczenie moralne jest kwestią grzechu śmiertelnego. Ale co do samych okoliczności, to już trzeba naprawdę ze spowiednikiem, ze swoim kierownikiem duchowym, o ile takiego, proszę Państwa, posiadamy, to wtedy tak, ja bym osobiście nie radził chodzić z tego typu problemami do różnych księży, ponieważ różni księża mają różne nastawienie do tego. I jeden może być bardzo wyrozumiały, drugi będzie z kolei bardzo ostry. Bo zależy, jak kto do tego też podchodzi. Księża też mają różne postawy w związku z tym. Nie chodzi o to, że jedne drugie wykluczają. Nie. Jeden zwróci uwagę na jeden aspekt sprawy, drugi zwróci na drugi aspekt sprawy, prawda? Zatem jeżeli chodzimy cały czas do jednego księdza, to on w pewnym momencie widzi pewne procesy i także może wysłać taką osobę, zalecić jej właśnie wizytę u seksuologa na przykład, albo u psychologa. Tak, oczywiście. Bo w takich sytuacjach podejrzewam, jak właśnie uzależnienie od samogwałtu, podejrzewam, że nie jeden raz właśnie potrzebna jest jednak interwencja seksuologa. Też, oczywiście. I podać pewien jakiś rodzaj terapii, nie mam pojęcia, na czym to
to polega. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście takie wieloletnie, częste uprawianie samogwałtu mimo wszystko zabija w człowieku potem potrzebę życia z drugim człowiekiem. Człowiek się już nauczy zaspokajać sam i psychicznie stanie się to dla niego pewną formą substytucji potrzeby bycia otwartym na drugiego człowieka. To jest takie niebezpieczne. Myślę, że to jest też taki grzech, w którym chyba też wiek ma ogromne znaczenie, bo zupełnie chyba inaczej podchodzimy do kwestii też nastolatków, nad trochę większym problemem chyba jest, kiedy dotyczy to, nie wiem, 30, 40 czy 50-latków, tak? Tak, oczywiście, bo akurat nastolatkowie to już są osoby dorosłe, ukształtowane. Poprzem i powinny być, nie? I to już są osoby po wieloletnim doświadczeniu. O, człowiek młody oczywiście to jest kwestia wybuchu wręcz zainteresowania własną seksualnością, bo to jest coś nowego, to jest coś, czego młody człowiek doświadcza i w sposób zupełnie naturalny interesuje się własną seksualnością. Właśnie największa sprawa zarówno dla szkoły, kościoła, dla rodziców, by umieć to poprowadzić tak, ażeby ta seksualność nie stała się celem samym w sobie. A niestety dzisiaj myślę, że przegrywamy na wielu frontach, bo jednak zwłaszcza dostęp do pornografii, dostęp do łatwych kontaktów seksualnych jest tak duży, że dzisiaj młodym ludziom naprawdę bardzo, bardzo trudno jest to opanować. Proszę Państwa, my teraz opanowujemy czas, czyli będzie teraz chwila przerwy muzycznej, zaraz wracamy. Krąg biblijny. Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy przed momentem o samogwałcie, o masturbacji. Teraz będą kolejne grzechy przeciwko szóstemu przekazaniu. My, proszę Państwa, cały czas przypominamy, że jesteśmy w kręgu biblijnym i de facto rozmawiamy o Piśmie Świętym, ale dzisiaj opieramy się przede wszystkim o katechizm Kościoła katolickiego. Katolickie, tak. Ale to jest oczywiście taki tekst, taki dokument oparty o Pismo Święte. Pismo Święte, tak naprawdę nie uciekamy od Pisma Świętego. Wyliczaliśmy grzechy i teraz kolejne, tak się pojawią Panie grzechy Kubercie, Pan się wystraszył, bo rzeczywiście odeszliśmy daleko od samego tekstu, ale proszę Państwa, tak pomyśleliśmy sobie, że jednak te nasze spotkania... To jest rozwinięcie szóstego przykazania. Tak, ewidentnie. I nie chodzi o to tylko, co jest w samym Piśmie Świętym. Chodzi również o to, co dotyczy naszego życia. A katechizm jest ewidentnie zbudowany na Piśmie Świętym i on się o to opiera. I to wszystko, co Kościół w swojej 2000-letniej mądrości przekazuje nam, to jest kwestia naprawdę bardzo, bardzo wielu lat, wieków, przemyśleń i to jest po prostu mądre. Chodzi o to, byśmy my potrafili to zastosować. Także ja osobiście tutaj powiem, idziemy bardzo wolno, ale potem, mówię, będą takie partie Pisma Świętego, gdzie dosłownie będziemy skokami kangura przerabiać to, ponieważ będzie akurat na przykład prawo żydowskie, które nas już nie dotyczy i tam dosłownie tylko jedno, dwa zdania. Albo będzie na przykład mnóstwo rozdziałów, gdzie będą cały czas tylko wymienianki liczbowe, tak? Na przykład, też są. Tak, oczywiste. I dlatego to tutaj naprawdę, myślę, że Państwo nie będziecie znudzeni tym, a nawet jeśli szczęśliwie Was ten problem nie dotyczy, to my w końcu jednak tę audycję naszą adresujemy do wszystkich słuchaczy chętnych, którzy mogą być bardzo, bardzo, bardzo różnymi ludźmi. Mi chodzi też o to, żebyście Państwo nabrali takiego przekonania, że mówię, nawet jeżeli gdzieś tam problemy generalnie z szóstym przekazaniem występują, nie jesteśmy potworami w oczach Bożych, naprawdę nie. Ale idźmy do samych grzechów. Proszę Państwa, króciutko. Nierząd. Nierząd jako zjednoczenie cielesne, mówi katechizm, między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem, tak? To jest właśnie to. Czyli zdrada małżeńska również, tak? Ale także przedślubny na przykład. Też, proszę Państwa, i tutaj jest ten problem, bo często młodzi ludzie mówią, proszę księdza, my się kochamy, a po drugie, my musimy się dotrzeć. Musimy jakoś, się dotrzeć, tak. Dokładnie. To myślę, że to pewnie pójdziemy teraz, powinniśmy pójść w dwóch kierunkach, czyli przede wszystkim powiedzieć, dlaczego nie warto, tak? Dlaczego warto poczekać z czystością do ślubu, ale druga rzecz, bo myślę, że to też jest istotne, na co w takim razie mogą sobie pozwolić młodzi ludzie przed ślubem? Czy na przykład pocałunek w usta jest grzechem, czy jeszcze nie?
Kogo pan pyta? To jakby pan pytał daltonistę o kolory. Ja nie wiem. Ja nie mam doświadczenia związkowego, więc nie wiem, ale pytam księdza teraz. Ja też nie, ja jestem kawalerem do tej pory i pan żąda ode mnie, żebym ja powiedział, czy się z kimś całowałem, czy nie. Nie. Natomiast proszę państwa, ja powiem tak, że nie wiem, nie chciałbym tu uchodzić może za laksystę, ale istnieją również pozasłowne formy wyrazu miłości. I ja osobiście na przykład przytulenie się, czy chodzenie za rękę, czy nawet pocałunek nie widział w tym wielkiej sprawy. Nie widziałbym. Z pocałunkiem jest już o tyle, mówię, trudniej, że z reguły... Pewnie zależy, jaki pocałunek. No więc raz, a dwa, do czego to prowadzi ostatecznie? Starożytni Rzymianie posiadali taką kapitalną sentencję, którą bardzo lubię sobie przypominać. Quid quid agis prudenter agas et respice finem, czyli cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na koniec. A więc jeżeli zaczynasz się całować, to patrz na to, czy to się nie skończy łóżkiem. Nie? Bo to tak mówię, mówiąc już bardzo krótko, tak w taki skrótowy sposób. Jeżeli coś takiego występuje, taka manifestacja uczuć, ja uważam, że jest to coś pięknego. To, że ja nie mam jako ksiądz do tego dostępu, nie powinno być działaniem na zasadzie, no, że jestem psem ogrodnika i sam nie zeżrę, a nikomu nie dam, nie innemu. Nie. Dlatego nie sądzę, żeby to było rzeczywiście jakimś grzechem. To, co może w sposób pozasłowny wyrazić miłość człowieka do człowieka. Ja uważam, że jest to piękne. Natomiast może to być wstęp niebezpieczny. Rzeczywiście już może pójścia... to być pokusa, która tak, poprowadzi tak. nas dalej. Czyli proszę państwa, zawsze musimy uruchomić ten rozum, po prostu tak. wiedzieć. No ale w takim tak. razie ta druga część. Dlaczego warto zachować czystość przedślubną? Ja proszę państwa zawsze daję w spowiedzi świętej młodym ludziom, o ile się nie mylę, trzy rady. Pierwsza sprawa to jest taki dla mnie osobiście najpiękniejsza, ale to z punktu widzenia wiary. Jeżeli jest ktoś wierzący i Pan Bóg stanowi dla niego ważną część życia, to będzie bardzo ładny argument. To jest kwestia prezentu dla Pana Boga. Ja to tak zawsze mówię bardzo prosto. Kiedy ma się ślub? No powiedzmy tak w granicach roku. Mówię, powiedz mi, czy warto, abyś ty, albo powiedzmy do dziewczyny, czy do chłopaka, żebyście dali sobie wzajemnie właśnie taki prezent przedślubny, właściwie nie sobie, Panu Bogu prezent, w zamian za co on się zaangażuje w wasze życie na jakieś 50 lat. Bo jeżeli was było stać na to, żeby jemu to ofiarować, to on już zrobi wszystko po to, abyście wy byli szczęśliwi. A więc dajcie Panu Bogu to. To jest takie pierwsze. Nie dlatego, by Pan Bóg działał tylko wtedy, kiedy wy będziecie mu wierni. Nie, Bóg działa z miłości do nas. Bóg nie działa dlatego, że my chcemy coś mu dać. Bóg tego nie potrzebuje. Ale kiedy my mu to dajemy, to czynimy siebie bardziej otwartymi na jego łaskę, na jego pomoc. I wtedy, jeżeli ja wytrwam przed ślubem, to jest to kwestia naprawdę cudowna, bo wtedy wiem, mój Boże, uczyniłem to i pragnę Ciebie przez to również poprosić, abyś Ty był obecny w moim małżeństwie. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest kwestia pewnego życia ofiary. Jeżeli ja Ciebie kocham, to ja nie będę Ciebie wykorzystywał dla mojej przyjemności, bo jest to ewidentnie racją, że pod tym hasłem, że my chcemy się dotrzeć, to jest kwestia przyjemności. To jest kwestia przyjemności. I dlatego nie wiem, która strona częściej proponuje. Tak wydaje się chyba... Mówi się o mężczyznach. Bardziej właśnie, że to tak, mężczyźni prą do tego. Socjologicznie tak. bardziej tak, bardziej faceci. To ja zawsze, tak z reguły mówię dziewczynom, mówię, poproś go o to. Mówię, nie żądaj, nie bądź oschła, ale poproś go i sprawdź przynajmniej, to jest bardzo wartościowy argument, sprawdź przynajmniej, czy on się prawdziwie kocha. Bo jeżeli cię prawdziwie kocha, to on to zrobi dla ciebie. On to zrobi z miłości do ciebie. I wtedy ty masz prawo do tego, żeby mu ufać, bo on coś też dla ciebie zrobił. Jeżeli ty mu się oddasz w jakiś łatwy sposób, myślisz, że on cię będzie szanował? Nie. On natychmiast zacznie cię traktować jako dostarczycielkę przyjemności. I dlatego warto sprawdzić, jeżeli dziewczyna powie chłopakowi, słuchaj, wiesz, wstrzymajmy się do samego ślubu i chłopak powie, wiesz, cieszę się, że to powiedziałaś, to znaczy, że ją prawdziwie kocha, bo on ją szanuje. Ale jeżeli powie nie, bo ja sobie pójdę do innej, to ja bym takiego kopnął od razu. Od razu, bo tam nie ma miłości, tam jest tylko chęć wykorzystania.
Niestety miałem okazję to już wielokrotnie poznać, że dziewczęta niestety za cenę zachowania chłopaka no podkładają się równo. To jest naprawdę tragiczne. Tragiczne. One wtedy myślą, że chłopaka zatrzymają. Owszem, zatrzymają dopóki będą uległe. Tylko co potem zrobić, kiedy dojdzie na przykład do małżeństwa? Taki facet, który ciągle był przygotowywany do tego, że żona będzie mu uległa, że dziewczyna była mu uległa, a potem nagle dojdzie, że tu mnie głowa boli, tu tego nie mogę, tu mam akurat okres miesięczny i tak dalej, a facet powie, a dawniej mogłaś, a teraz nie możesz i już mamy potworne pole konfliktów, nie? Poza tym myślę, że to tak naprawdę jest też jedna rzecz, wtedy po ślubie się de facto nic nie zmienia. Nic, oczywiście już tak. A myślę, tak, że to tak. Też jest taki dobry argument, że chodzi trochę o to, żeby małżeństwo coś zmieniło, żeby było nowym etapem, a jeżeli nie będzie tutaj tej zmiany, bo jeszcze, nie wiem, mieszkamy 2 lata przed ślubem ze sobą, prowadzimy właściwie normalne gospodarstwo domowe, no to tak naprawdę czym jest ten sakrament? Właściwie niczym. Niczym, tak. To jest de facto jest odbierane gorzej, bo jest odbierane jako obciążenie, bo już się nie możemy rozstać. Tak, nie? Bo taki punkt po prostu do spełnienia. Aha, musimy po prostu w tym związku jeszcze zaliczyć sakrament, bo tego nam brakuje. Tak? No czy nam tego brakuje? Bo rodzice każą najczęściej i dlatego potem właśnie ja mówię, ewentualnie dziecko jest w drodze. Albo już nawet tak, no tam dzieci to już są w drodze znacznie wcześniej, nie? Natomiast wiedzie to naprawdę w kierunku nieuporządkowania życiowego i to wcale nie pomaga młodym być szczęśliwszymi później. Im wcześniej rozpoczynają życie przedmałżeńskie, wcale to nie jest dobre. Nie jest. Czyli to prezent, ofiara i trzeci argument? No i właśnie trzeci argument to było właśnie ten takie, tak brzydko to nazwę, sprawdzianem miłości. To znaczy sprawdzianem uczciwości w miłości. Bo to tak, lubię też to mówić. Tak, bo ci młodzi na pewno mówią, że właśnie my chcemy, żeby to był dla nas sprawdzian. My właśnie dlatego mieszkamy sobą, bo chcemy się sprawdzić. Sprawdzić, tak. No właśnie, ale pod jakim kątem? Tylko pod kątem dopasowania miłości fizycznej. Tak, miłości fizycznej, oczywiście. Natomiast miłość jest czymś o wiele szerszym. Ja to lubię często młodym przypominać też w homilii ślubnej, w czasie mszy świętej, zawarcia związku małżeńskiego, że miłość to nawet nie są uczucia. Uczucia są tylko pomocne w miłości. To nie są oczy. No, ostatecznie każdy z nas się do siebie przyzwyczaja, nawet jeżeli staramy się być piękni, powabni i tak dalej. Miłość zawsze opiera się na tych dwóch fundamentach, czyli na zaufaniu i na szacunku. Nie? Musi to być. Oba elementy muszą być, bo trudno mi kochać kogoś, komu przestaję ufać i trudno mi kochać kogoś, do kogo nie czuję szacunku. I teraz ja mówię, że tak grosso modo oczywiście zawsze obie te wartości działają w obie strony, ale większy ciężar zaufania dałbym po stronie dziewczyny do chłopaka, to dziewczyna musi porządnie zaufać chłopakowi i wtedy chłopak musi zrobić wszystko, żeby okazać się godnym zaufania, a więc nie będzie jej wykorzystywał. Z drugiej zaś strony dziewczyna z kolei powinna sprawić, żeby chłopak czuł do niej szacunek. A więc nie powinna być, jak ja to mówię, nie bądź łatwa dla niego. Bo wtedy on nie będzie czuł do ciebie szacunku. Nie? I jeżeli te dwa etapy będą, właśnie jeden po stronie chłopaka bardziej, drugi po stronie dziewczyny, to myślę, że uda im się zachować tę cudowną równowagę, do której w sumie każdy związek dziewczyny i chłopaka dąży. To znaczy, by być partnerami w życiu. Partnerami, bo tak zamierzył Bóg na samym początku. Oni mieli być sobie równi, w równym stopniu decydować, chociaż owszem, głową rodziny ma być mężczyzna, ale to jest na tej zasadzie, że nie on dyryguje czy żąda, tylko żona wspiera męża w tych decyzjach dotyczących całości rodziny. Czyli mąż jako głowa, jako odpowiedzialny za rodzinę. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to, to tu mamy właśnie te strasznie, strasznie niebezpieczne sprawy dotyczące przechyłu to na jedną, to na drugą stronę. Ja mówię dziewczęta, dzisiaj nie wiem dlaczego, często słyszę, że dziewczęta pod tym względem są o wiele gorsze niż chłopacy. To podobno już nie chłopacy walczą o dziewczęta.
tylko jest odwrotnie. Tylko, to ciekawe. No, naprawdę. Ja to słyszę w rozmowach z młodymi. To dziewczęta mówią, że one walczą. Jeżeli jest tam jeszcze jakiś przystojny chłopak i tak dalej, tam coś reprezentuje sobą, no to dziewczęta szalenie walczą, nie? I to potrafią zażarcie walczyć. I w tym momencie właśnie taki się najlepszy sposób pokazuje, znaczy najlepszy dla nich w ich mniemaniu, że im bardziej mu się oddam, im bardziej będę do jego dyspozycji, tym bardziej go przytrzymam, nie? A to jest zupełnie odwrotnie, nie? Człowiek jest jednak tak skonstruowany, że nie samym ciałem tylko żyje, ale żyje również swoim duchem. Nawet gdyby ten duch był uśpiony, on się w końcu ujawni, nie? I dlatego właśnie tak mówię, proszę Państwa, to współżycie przedmałżeńskie jest naprawdę out. To musi być out. Przynajmniej w moim przekonaniu jest to trudne, na pewno, ale powinno być out. Ja innych aspektów nie znam. Jest pewien aspekt, który byłby trudny, że gdy poznają się dopiero cieleśnie po ślubie i okazuje się, że są niedopasowani, ja nawet dokładnie nie wiem, na czym to polega, tak prawdę mówiąc. Tu jestem naprawdę, nie jestem ekspertem, ale w tym momencie ja sądzę, że nie jest to przyczyna do zerwania sakramentu małżeństwa. Bo w tym momencie jest to kwestia spotkania u seksuologa, może u psychologa, szukamy pomocy. Jeżeli są jakieś niedopasowania, ja mówię, nawet trudno mi powiedzieć, na czym to polega. Być może bardziej chodzi o częstość współżycia, że akurat nie poznając siebie od tej strony, powiedzmy, może okazać się, że chłopak ma bardzo wysokie libido i potrzeby. Dziewczyna niskie albo odwrotnie. Dziewczyna niskie albo też odwrotnie, też tak. I w tym momencie takie coś, nie? Ale wtedy, kiedy no, ostatecznie mówimy, co nas doprowadziło do ołtarza? Miłość. No to dlaczego akurat dla samej kwestii seksualnej ja mam rezygnować z miłości? Prawda? I dlaczego miłość mi się musi zawalić, bo ja nie jestem dopasowany seksualnie? Pewnie, że chyba jest to ważna jakaś część miłości. Pewnie pożycie seksualne jest ważną częścią. Spełnienie seksualne. W końcu małżeństwo jest również po to zawierane. Zresztą nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale wydaje mi się, że właściwie akt seksualny po zawarciu sakramentu małżeństwa dopełnia ten sakrament. Dopóki właściwie go nie ma, to właściwie ten sakrament jeszcze nie jest dopóki pełny. Go nie ma, tak, właśnie. Ponieważ Kościół słusznie uznaje, zresztą proszę Państwa, to trzeba koniecznie powiedzieć, bo nauka Kościoła jest tu zupełnie niezrozumiała. Dlaczego Kościół upiera się przy pożyciu seksualnym tylko wewnątrz sakramentu małżeństwa? Ponieważ jest to dopełnienie miłości, która jest bezwarunkowa. To znaczy, ja kocham Ciebie dlatego, że Cię kocham. A nie dlatego, że nawet Ty mi się podobasz, tylko albo że jest mi z Tobą dobrze. Bo to jest egoistyczne patrzenie, że będę z Tobą tak długo, dopóki Ty mi będziesz odpowiadać. A dzisiaj to takie coś jest. Ja dlatego mówię też, że akurat kwestia samego szóstego przykazania, to myślę, że to już chyba będzie na następny program, bo już chyba, o ile się nie mylę, jeszcze dobiegamy. Mamy około 3-4 minut. Tylko, no więc może jeszcze bym zdążył, proszę Państwa, w ogóle kwestia sakramentu małżeństwa. Dzisiaj mamy ten potworny problem, że młodzi uciekają od sakramentu, bo udało się diabłu wmusić bardzo wielu młodym tylko to jednostronne spojrzenie na sakrament, że nie będziemy już się mogli rozwieść. I proszę zobaczyć, co to jest za obrzydliwe patrzenie. Jeżeli ja kocham drugą osobę, jeżeli ja kocham moją narzeczoną, czy narzeczona kocha swojego narzeczonego i ona już myśli, czy on już myśli o tym, że kiedyś się rozwiodą, no to jaka to jest miłość? To znaczy, że tej miłości właściwie nie ma od samego początku. To jest, albo i jest de facto to słabiutka. Jest to, podejrzewam, że może to być rzeczywiście potem podstawa do unieważnienia sakramentu, bo myślę, że sakrament w tym momencie nie zaistnieje. Nie zaistnieje, jeżeli nie ma prawdziwej miłości. To jest prawda, tylko że po co potem tyle kłopotów? Dlatego wielką rację miał Jan Paweł, kiedy pisał to chyba we Familiaris Consortio, to tak ładnie to napisał, że prawdziwa miłość to jest miłość na całe życie i to jest miłość bez szukania warunków. To jest miłość nieoparta o jakiekolwiek warunki. Kocham Cię dlatego, że Ty jesteś tym, którego kocham. O tak bym to powiedział, czy tą, którą kocham. A więc jesteś dla mnie po prostu najważniejsza. Ja chcę też, co jest istotą miłości, żebyś Ty się ze mną czuł szczęśliwy, a nie tylko ja z Tobą. A dzisiaj to mamy już tak potworne, egoistyczne spojrzenie na sakrament, znaczy no nie tylko na sakrament, w ogóle na związek pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jestem z Tobą tak długo, dopóki mi to odpowiada. Nie? Owszem, ja nie chcę tego trywializować. Ludzie naprawdę szalenie walczą o swoje związki, nawet kiedy się nie udaje. Ale dlaczego się nie udaje? Bo jedna ze stron zaczyna nawalać.
I jedna ze stron, ja mówię małżeństwo, to tak myślę, że to jest tak chyba bardziej z doświadczenia. Małżeństwo jest zgodne i trwałe dopóty, dopóki obie strony, to co wspólne, stawiają wyżej ponad tym, co jest moje osobiste. Jeżeli to, co moje osobiste, zaczyna przeważać nad tym, co wspólne, to małżeństwo zaczyna pękać. Z jakichkolwiek powodów, nie? Tych powodów może być bardzo wiele. Ja czasami mówię brutalnie, że czasami kiedyś, tak nieraz się tak niestety zdarza, że za odejście męża może być również współodpowiedzialna żona. O, to się wcale nierzadko zdarza, nierzadko. Bo przykładowo, jeżeli się na przykład cały czas notorycznie odmawia zupełnie zbliżeń i tak dalej. Tak, oczywiście. Jest się takim nadąsanym i w ogóle to też nie wpływa dobrze na drugą stronę, no, tak? Na drugą osobę. Zresztą to może być też tak, że na przykład mężczyzna może odmawiać żonie i tak dalej. Tak, tak. Może nie tak, chcieć w ogóle tak. czułości, bliskości i to też może spowodować na przykład zdradę małżeńską drugiej osoby. Też, i wtedy tak. jest jednak ta współodpowiedzialność. Rzeczywiście. Oczywiście, tak. Ja patrzę na czas, on rzeczywiście dobiegł już właściwie końca. My jeszcze nie skończyliśmy tego 6 przykazania. Ale zdecydowanie. Ja dopiero się zaczynam rozwijać teraz, ponieważ jeżeli jeszcze nasi słuchacze dotrwają do końca, powiem proszę Państwa, jedno prawo, żebyśmy nie zapomnieli tego za tydzień. W małżeństwie, jeżeli jest ono prawidłowe, działają dwa przeciwstawne prawa. One nie są sprzeczne, one są właśnie przeciwstawne. Pierwsze brzmi tak. Żadna ze stron nie ma prawa odmówić drugiej stronie pożycia, jeżeli nie zachodzą ku temu uzasadnione powody. To jest pierwsze prawo. Drugie jest przeciwne. Żadna ze stron nie ma prawa zmuszać drugiej strony do pożycia. Pod jakimkolwiek pretekstem nie ma prawa zmuszać. Jeżeli oba prawa działają, to wszystko jest w porządku. Czyli jedna ze stron nie ma prawa zmuszać, druga nie ma prawa odmawiać, mówię, jeżeli nie zachodzą uzasadnione przyczyny. Zachowajmy te prawa, to nasze małżeństwa pod kątem seksualnym sądzę, będą że bardzo, mogą... w porządku, tak, dokładnie. Tak, tak. A to się na przykład wiąże chociażby z kwestią gwałtu, który może zajść także w małżeństwie, ale to już temat nie na dzisiejszą audycję, to zostawiamy. Na dzisiaj już kończymy. Żegnają się z Państwem. Ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.